Hej! Cześć. Tu Ola, moja mama i tyle. Do widzenia. Tu kulturki! Kulturki! Czyli? Ola, moja i mama. Co mówisz? Ola, Maja i mama? No, chyba tak. Może być, może się zgadzać nawet. Maja znika. Maja będzie nagrywać następny odcinek. Kulturki! Kulturki! Jesteśmy u babci, dzisiaj nagrywamy od babci. Babci. No, super. Ale teraz Maja poszła do babci i będzie z nią gadać i będzie hałas. Będziecie w tle słyszeć jakieś hałasy. A tam na dworze też jakieś hałasy będą. No, pewnie też je słyszycie. Ale trudno. My nagrywamy, nie zrażamy się. Zrażamy się. Nie zrażamy się. No dobra, Ola, to powiedz nam, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Córka głębin. Córka głębin. Autorstwa? Arika Jordana? Coś tam? Jordana, tak. Czyli tego samego autora, który napisał? Percy'ego Jacksona. Tak. No mówiłam mamuniu, że ty pamiętasz. No widzisz. No widzisz, tak bywa. Czasem się pamięta, a czasem się nie pamięta. No dobrze, no to rozumiem, że ta książka nie jest powiązana z Percym Jacksonem? Nie. To taka osobna jest zupełnie. Tak, taka osobna. Nic z tej serii, nie ma wspólnych bohaterów? Nie, przedstaw nam tych bohaterów. No tutaj jest dziewczynka, która się nazywa Anna i ona ma dwie koleżanki, Nelichne i drugą, no jak ona się nazywała, potem sobie przypomnę. Ona miała jeszcze brata, Deva, i miała takiego, one razem z tym Devem codziennie przychodzili, bo oni byli w takiej szkole jakby, takiej morskiej. Były dwie szkoły, Instytut Landa i HP, i oni byli w HP i oni się tam uczyli różnych takich rzeczy. No w jakich czasach to się dzieje? Chyba w takich normalnych, jak my. Takich współczesnych. Mhm. I gdzie to się dzieje? W Kalifornii są te szkoły obie. Mhm. I to, jest jakieś podstawówka, liceum? To jest... 14 lat to jest liceum? Tak? No, to jest chyba liceum, tak. No to tak. Czyli co, oni są taką paczką kolegów, znajomych, tak? Znaczy to nie, bo na razie jej najlepszymi przyjaciółkami, one dzielą razem pokój, Nelichna, ta druga. A one są w jakimś internacie, tak? Tak. A. A tej rodzice, tej Anny, ona nie wiedziała jak, ale oni zmarli, pojechali na jakąś przygodę i tam zmarli. A, czyli ona nie ma rodziców. Tak, nie ma rodziców, ona ma starszego brata. Czy on się nią zajmuje? Czy... Nie, on bo to jest taka szkoła, gdzie są nauczyciele i wszyscy. I ona dzieli pokój z tymi dwoma dziewczynami, i ona jest jakby. Bo tam są cztery domy. Tak jak trochę w Hogwarcie, tylko że są cztery domy, czegoś innego się uczą. Są delfiny, orki, rekiny i ośmiornice. Delfiny są od takiego sprytu. Języków migowych różnych, rozwiązywania szyfrów, tego się uczą. Rekiny walki takich bojowych rzeczy. Ośmiornice uczą się naprawiania i różnej takiej technologii, a orki zajmują się różnymi takimi związanymi z takimi mapami, zresztą takimi mapami, różnymi takimi tak trochę podobnie jak ośmiornice, takimi też różnymi tymi nawigacją jakąś. Czyli takimi przydatnymi na morzu umiejętnościami. Tak. I oni jadą jakby zdać egzamin z pierwszej klasy. Z pierwszej klasy tej szkoły. I jakby oni widzą, pojechali busem i zobaczyli, że jakby ich szkoła się zawala i się niszczy. Co, odjechali tylko i szkoła się zawaliła? Tak. Naprawdę? Tak. To straszne. Dlatego, że takie, że taki jakby statek podwodny w nią tak wjechał, bo Instytut Landa postanowili, bo oni zawsze ze sobą konkurowali i oni zniszczyli ich.
To bardzo ciekawe. A tak mi się kojarzy, że tak jak mieli te klasy takie, to też podobnie jak było w tym, w Zwiadowcach, prawda? Że były osoby, które się uczyły różnych rzeczy. Tak, ale oni chyba wybierali, gdzie chcą być. A, no tutaj wybierali, ale tak, w Zwiadowcach przydzielano. Czym się wszędzie, wcześniej interesowali. Tak, chyba. Tak. Ale to też tak jest, wiesz, jak idziesz do liceum właśnie, to też sobie wybierasz, czym się bardziej interesujesz. I też są klasy, to się mówi, takie profilowane. Mhm. Że na przykład masz trochę więcej lekcji biologii, albo trochę więcej lekcji matematyki, albo trochę więcej lekcji polskiego. Więc w zależności od tego, jaki sobie wybierzesz kierunek, co cię bardziej interesuje, to masz tych lekcji troszkę więcej. Mama, przypomniałam sobie, jak już się nazywała ta druga dziewczyna. Ester. Ester, tak. I ona miała zwierzaka, bo ona miała takiego psa, topa, który jej pomagał się odnerwiać. I jeszcze miała takie fiszki, które ciągle sobie robiła. I jakby było takie ten, że było dwóch ludzi, którzy założyli HP i ona była przodkiem jednego z tych... Potomkiem. Tak, potomkiem była. Bo przodek to jest ten, co był w przeszłości. A potomek to jest ten, co jest... Czyli jej przodkowie byli założycielami... Jej jeden przodek. Jeden. Tak. No dobrze, no i jak się teraz toczy historia? Szkoła zniszczona, oni są podczas wyjazdu na egzamin. Tak. I oni jakby muszą jakby uciekać przed tym statkiem i muszą znaleźć taką bazę. Czyli ten statek chce też ich zniszczyć, tak? Tak. Mm. I oni jakby, chodzi o to, że ona się potem dowiaduje, że był kiedyś taki geniusz i on jakby nazywał się Kapitan Nemo. Wcześniej był księciem Dakarem i on miał mnóstwo takich rzeczy, i zaprojektował wielkie wynalazki, takie wielkie wynalazki, bardzo takie ten, magiczne trochę. Mhm. I ta dziewczyna była przodkiem tego Kapitana Nemo. Ta Ester, tak? Nie, ta Anna. Mhm. Tak. I jakby docyk z DNA jej rodziny mógł te wszystkie magiczne wynalazki jakby dać, je przywrócić do działania. I dlatego oni przez cały czas chcieli znaleźć tą dziewczynę. A wiesz, że Kapitan Nemo to jest bohater innej książki? Tak, wiem. Było powiedziane, tak? Napisał tą książkę Julius Verne i to była książka, która właśnie... oni właśnie wspominali chyba... 20 tysięcy... Podmorskiej żeglugi? Mil podmorskiej żeglugi, tak. Dokładnie. I jeszcze była druga książka też z Kapitanem Nemo, ona nazywała się Tajemnicza Wyspa. Może przyszedł czas, żeby je przeczytać. O, w tej książce były mowa o tych dwóch książkach. No właśnie. To jest taka właśnie książka i tam faktycznie ten Kapitan Nemo był takim wynalazcą, miał takie różne pomysły i właśnie był też kapitanem, tak? No właśnie. Więc ona, Anna, z książki Córka Głębin, jest potomkinią Kapitana Nemo. Tak. Bardzo ciekawe. I oni mieli wcześniej za lekturę, więc oni trochę dali tą lekturę w jej szkole po to, żeby ona i jej brat wcześniej mogli się tego trochę dowiedzieć. Mhm. Bo ona najpierw nie wiedziała o tym, tylko jej brat o tym wiedział. Bo on miał jakby, on miał potem wyruszyć, bo potem się dowiedziała, że jej rodzice zginęli tak, że był taki statek New Plus podwodny, co zbudował go Kapitan Nemo. Jego rodzice chcieli otworzyć, jej tata był tym potomkiem, on próbował otworzyć swoim DNA i ich wciągnął ten statek i zabił tych rodziców. Nautilus, tak? Ten statek się nazywał. Tak, Nautilus, no. Tak, to on był właśnie w książce właśnie z Kapitanem Nemo. Tak. I ona tam wyruszyła, a jej brat, no... Ona myślała, że ten brat zginął, bo tam się ta szkoła zawaliła i wszyscy tam też... Z tych starszych klas, tak? Byli w tej szkole? Tak, wszyscy byli, wszystkie klasy. Oprócz ich jednej klasy. Oprócz tylko w ogóle tej jednej, tak? Tak, bo oni mieli jedną klasę, 20 osób i koniec. Mhm. Jeszcze był z nimi doktor nie pamiętam. I on był nauczycielem u nich. Jeszcze był taki jej kolega Gem. Mhm.
No i jak się, o co chodzi w tej akcji? Co tam się później dzieje i jakie ma, jaką ma misję, jakie ma zadanie ta... Oni najpierw ich misją jest, że musi, że ona jest kapitanką tego ich statku. Najpierw ich się statek nazywa Varuna. Mhm. I oni muszą dopłynąć do tej bazy, a potem oni muszą uciekać przed tym statkiem drugim podwodnym. Mhm. Ona tam chyba ma kogoś uratować, albo... Czy to tylko uciekają po prostu? Uciekają. Potem muszą, ale to już nie będę zdradzać, potem na końcu muszą jeszcze uratować. A te jej przyjaciółki są z nią razem? Tak. Cały czas? Przez cały czas. No dobrze, co ci się najbardziej podobało w tej książce? No, że to się działo tak z morzem i tam były różne takie stworzenia, na przykład delfiny były, na przykład ona miała takiego swojego przyjaciela delfina, Sokratesa. O. Tak, w której, bo w której ona była drużynie? Ona była w delfina. Delfina. Tak. I ona razem z jej bratem zawsze przynosili kałamarnicę temu, temu delfinowi. Do jedzenia? Tak. Super. I co, każdy tam miał takiego swojego zwierzaka? Nie, oni po prostu mieli takiego zaprzyjaźnionego z nimi, co w oceanie pływał. Myślałam, że jak w Hogwarcie każdy miał swojego zwierzaka. Nie. Nie tym razem. A powiedz, bo w tej książce Percy Jackson było dużo magii i tam były nawiązania do mitologii. Tutaj też jakieś spotkałaś jeszcze? Nie, ale oni chyba raz wspomnieli tym, bo ona jakby się, oni się modlili do tego, do... Neptuna? Nie, do tego, jakoś na... Posejdona. Aha, okej. No, czyli to na Neptun też, tak? Tak, bo to Poseidon, był Bóg Neptun morze, to ten sam. Więc oni jak się modlili, no to się modlili do Posejdona. A, czyli tak widać fascynację znowu tym morzem. I... Tak, że tam ona, no. Mhm. A kto był twoim ulubionym bohaterem? Nie wiem. Trudno powiedzieć? No, trudno powiedzieć. Chciałabyś być w takiej szkole morskiej? Mogłabym być. Wtedy bym była delfinem. Tak myślisz? Mhm. Bo jakie masz umiejętności, które by pasowały do bycia delfinem? Nie wiem. Bym mogła być delfinem albo orką. Orką też. No, orką bym mogła też być. Hmm. A co takiego mają w sobie delfiny wyjątkowego? No, one tam znają wiele bardzo języków. Umieją czytać z ruchu ust. Są inteligentne bardzo, no, prawda? Mhm. I mają taki swój specyficzny język też, którym się porozumiewają. Taki śpiewający, można powiedzieć. No, delfiny, zwierzaki, tak, mają taki... I wieloryby, tak. Tak, i wieloryby mają. Orki. Mają taki język tajemniczy, którym się porozumiewają. I właśnie są też bardzo inteligentne, potrafią się nauczyć wielu rzeczy. Prawda? No. No. A delfiny to... Takie specyficzne zwierzęta wodne, prawda? No bo nie są rybami. No, tak samo jak wieloryby. Tak. Są ssakami. Tak. Czyli co? Żeby oddychać, to muszą... Oddychają tym samym jakby tlenem, który jest w powietrzu. Nie potrafią oddychać tym tlenem, który jest... A ośmiornice? To jest jeszcze inna grupa zwierzaków. Można powiedzieć zwierząt, tak. Czyli to nie należą ani do ryb, ani do ssaków. Ptaków na pewno nie. Takie ośmiornice. To jest zupełnie inny, tak? No. Typ zwierząt. Ośmiornice to też w ogóle bardzo są ciekawe, prawda? No. Stwory. Żyją sobie gdzieś tam w oceanach, na dnie. I straszą. Oni tam raz spotkali ośmiornicę. Tak? Dużą czy małą? Tam pod koniec książki spotkali. Taką wielką. Wielką? Tak. Jest taki fajny film na Netflixie o ośmiornicy. Musimy obejrzeć, bo to dokumentalny film, bardzo ciekawy. No dobra. Więc myślę, że warto sobie obejrzeć. W ogóle ja żałuję, że jak byłam młodsza, to nie mogłam przeczytać książki Córka Głębin, bo ja się bardzo tak pasjonowałam
oceanami i wodą do tego stopnia, że chciałam iść na studia oceanograficzne. Serio, mamo? Tak, serio. Znaczy, bardziej nawet niż chyba zwierzę, znaczy no cały ten świat taki podwodny mnie fascynował pod kątem roślin i zwierząt i sobie tak wymyśliłam, żeby w jakiejś właśnie stacji badawczej pracować i będę właśnie jak kapitan Nemo trochę schodzić pod wodę i obserwować to te żyjątka. Znaczy problem jest z tym, że to mi się bardzo podobało, bardzo mnie to interesowało, natomiast były takie dwa duże mankamenty. Było pierwsze, bałam się statków, więc nie mogłabym wypłynąć takim statkiem w podróż i na jakąś wyprawę badawczą. A dwa, to było pływanie. No jest tutaj za słabo chyba pływałam w tamtym czasie, żeby robić jakieś badania w oceanie. To chyba by się nie udało. Ale sobie myślałam, że nawet w jakimś takim laboratorium mogłam pracować, albo w jakimś takim oceanarium na przykład, gdzie już nie musiałabym wypływać w ten ocean. No dobrze, Olu, komu poleciłabyś tą książkę? Tak, dzieciom, nie wiem, od 8 do tak 14-16 lat. No właśnie, bo to jest też taka książka dla młodzieży, prawda? No, no, no. Bo bohaterowie są... Oni mają tak chyba 14 lat, tak. Wydaje mi się, że 14. No, więc może nie dla tych najmłodszych dzieci, 6-latków, to raczej takie tak właśnie 8, 9. 10 lat, no tak 9-10 lat wzwyż. Chociaż myślimy, że Maj też pewnie by się zależy, ta książka podobała. Zależy, co kto lubi. Ale zdecydowanie książki tego autora, tak, Ricka Riordana, podobają nam się, tak? Czyli są takimi no. książkami, są fajne przygody, dużo akcji, dużo się dzieje. No ta jest fajna, bo to jest jeszcze dziewczęca bohaterka, więc można się z nią trochę bardziej utożsamić niż z Percym Jacksonem. Ja wolę książki, gdzie chłopaki opowiadają. No, a tam jest jeszcze, Percym Jacksonie jest fajne, bo są ci bogowie olimpijscy, prawda? No. No, a my tak lubimy tą mitologię jednak. No. I te historie związane z mitologią. Natomiast no, ta książka też na pewno warta polecenia. Znowu fajna pozycja na wakacje. Można się trochę rozerwać, albo poczytać sobie, jak się jest nad morzem i słucha się szumu fal i sobie wyobrazić, że ta córka głębin gdzieś tam przeżywa jakieś przygody ciekawe. To nie jest długa książka. No, to cienka też nie była krótka. Nie no, ze 300 stron tam. No właśnie, więc to nie jest taka, aż taka cieniutka. Trochę czasu zajmuje przeczytanie, ale na pewno dla naszych słuchaczy tak zwana bułka z masłem. Tak, ale ten jest fajny, dlatego że rozdziałów jest dużo, ale rozdziały są tak na przykład po 5 stron, albo po 4, tak około. Jak ktoś lubi czytać z takimi zakończonymi etapami, takimi krótkimi rozdziałami, to jest idealna książka. Czyli na przykład co wieczór sobie czytasz 2 albo tak, trzy rozdziały. Wtedy idealnie. No, a teraz wakacje i Ola jeszcze ma zaplanowanych trochę książek do czytania. No. A teraz dziewczyny zostaną z babcią, więc nie będziemy nagrywać. To są ostatnie odcinki, które nagrywamy przed wyjazdem do babci, a później będzie pewnie przerwa w nagrywaniu. Mamy nadzieję, że nie zbyt długa przerwa w publikowaniu, ale w nagrywaniu na pewno. No tak. No. To co? Czas się pożegnać? Tak. Jest jakieś morskie pożegnanie? Ja nie wiem. Sama nie wiem. Ahoj? To jest jak na przywitanie, mówią czasami. No, no, no. Ahoj. A na pożegnanie? Ahoj to jest chyba też po czesku, nie? Też, no. A na pożegnanie to możemy wam życzyć pomyślnych wiatrów? Nie wiem, czego się życzy, tak morskie jakieś pożegnanie. Może ktoś z was będzie miał jakiś pomysł, to dajcie nam znać, bo my nie mieszkamy nad morzem i nie wiemy, jak się żegna nad morzem. To może powiemy klasycznie. Pa. 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 Cześć. Do usłyszenia następnym razem.